20-letni mieszkaniec Wałbrzycha chciał efektownie zawrócić, wprowadzając samochód w poślizg. Podczas wykonywania manewru stracił panowanie nad pojazdem i potrącił przechodzącą kobietę. Do wypadku doszło wczoraj około godziny 17 na Podzamczu. W wyniku potrącenia 64-letnia Wałbrzyszanka trafiła do szpitala. Kierujący nie posiadał prawa jazdy, dodatkowo policja zatrzymała dowód rejestracyjny pojazdu z powodu złego stanu technicznego. 20-latek odpowie teraz przed sądem.